Cześć, z tej strony Przemek. Witam Was na nowo otwartym kanale naszego bloga filmowego Opium. Powstanie tego kanału było dosyć spontaniczne, a jego taką iskrą, która zadecydowała o jego założeniu, był tegoroczny Octopus Film Festival, który zakończył się dokładnie wczoraj, a trwał od wtorku 2 sierpnia i trwał do niedzieli, bo dzisiaj jest poniedziałek. Na Octopusie byłem po raz pierwszy, z tego co mi się kiedyś obiło o uszy, nie wiem czy to jest prawda. Octopus Film Festival jest swego rodzaju pogrobowcem naszego katowickiego festiwalu filmów kultowych. Tak jak mówię, nie wiem czy to jest prawda, ale nawet jeśli, to trzeba przyznać, że impreza rozwinęła się bardzo fajnie, bo jakby na to nie patrzeć, tutaj u nas w Katowicach edycji było kilkanaście, ale tak naprawdę cały program to zawsze było grane w kółko te same filmy. To była pula, tam powiedzmy kilkudziesięciu, może 100 filmów, i program był układany z tych właśnie filmów w różnych konfiguracjach każdego roku. W tym roku na Octopusie widziałem 15 filmów. Nie będę tutaj wszystkich omawiał, nie będę też także szczegółowo każdego recenzował, bo film wtedy trwałby, to wideo trwałoby wtedy około godziny albo i więcej. Takie podsumowanie festiwalu w pigułce. Słowo o lokacjach. Było ich kilka. Takimi głównymi, podstawowymi był klub B90, znajdujący się na kompleksie Starej Stoczni, oraz Multikino, w którym, tak nawiasem mówiąc, mogliby podkręcić w przyszłym roku nieco klimę, bo w te najgorętsze dni, czwartek, piątek, wtorek, no nieważne, no, te najgorętsze dni w zeszłym tygodniu, to było naprawdę no, dosyć ciepło i też koszulka przylepiała mi się do pleców bardzo szybko. Poza tym było również kilka pokazów specjalnych, też w różnych dosyć ciekawych lokalizacjach, jak na przykład w bunkrze, gdzie pokazywali Cenzora i Piłę, czy też podczas pokazu seansu ukrytego, specjalnego, w tym roku to było Streets of Fire, i pokazów miał miejsce, z tego co widziałem na zdjęciach, bo nie miałem niestety okazji na nim być, pod jakimś wiaduktem chyba, tak mi się wydaje. Co do filmów, program był naprawdę mocny, sporo fajnych pozycji, kilka też słabszych, ale no, trudno było tego uniknąć przy takiej liczbie filmów, których pokazywali no, z kilkadziesiąt. Chyba do setki nie dobili, ale no dobrych tam 50-60 ich było, albo i więcej. Było również kilka oczywiście sekcji, no jak to zwykle na takich festiwalach bywa. Taką podstawową była sekcja konkursowa, z której widziałem prawie wszystkie filmy, oprócz jednego, a o tym za chwilę. Były retrospektywy, Doris Wishman, tutaj akurat nie widziałem żadnego z tych filmów, Enzo Castellari, nie wiem jak to się po włosku czyta, dobra, Castellari powiedzmy. Co jeszcze, pokazy VHS Hell, właśnie te pokazy specjalne, o których wspomniałem, jak również sekcja found footage, której, powiedzmy, kuratorem był Jarek Tokarski. Parę słów o filmach. Jednym z pierwszych filmów, które widziałem, który mi się faktycznie podobał, było Piskle fińskie w reżyserii Hanny Bergholm. Również o fabułach też nic nie będę mówił, bo to możecie sobie wejść po prostu na stronę Octopusa, gdzie są pokrótce fabuły opisane. Piskle, film, który generalnie spodziewałem się, znając właśnie ogólny zarys fabuły, że będzie to coś w stylu zeszłorocznego Lęb,
takie właśnie poetyckie, medytacyjne, z lekką domieszką grozy. Koniec końców, Piskle jest filmem dosyć subtelnym. Jest to taka historia o dorastaniu, ale też przede wszystkim jest to naprawdę rasowy horror, formalnie elegancki, ze znakomitym, naprawdę znakomitym projektem tytułowego Pisklęcia, odpowiednio obrzydliwym. Może niektóre rozwiązania okazały się nieco przewidywalnym, ale koniec końców to jest naprawdę udany film. Jest to taka również nieco z boku lekka satyra na wideoblogerów, a jednocześnie film ten mówi nam, że takie chorobliwe dążenie do perfekcji raczej nie wychodzi nikomu na dobre. To była taka delikatna, subtelna właśnie satyra na wideoblogerów, w przeciwieństwie do Deadstream, który był zarówno w konkursie, jak i w tej sekcji found footage. Deadstream w reżyserii Josepha i Vanessa Winterów. To dosyć udane połączenie komedii i horroru właśnie w stylu found footage. Powiem wam, że found footage to w tej chwili jest chyba jedyny taki gatunek horroru, który potrafi we mnie wzbudzić jeszcze jakieś ciarki niepokoju. Oczywiście, o ile jest dobrze zrobiony. Tutaj, mimo że śmiechu było naprawdę sporo, bo to jest naprawdę zabawny film, to były momenty, kiedy troszkę włosy mi na rękach, że tak powiem, stawały, bo kilka momentów takiej grozy tam faktycznie było. Przede wszystkim to jest jednak komedia, nie da się ukryć, z naprawdę fajnymi efektami praktycznymi, mogącymi przywodzić na myśl na przykład Martwe Zło samego Raimiego. Skacząc do innego działu, Enzo Castellari, gość festiwalu i taka chyba najważniejsza persona, która w tym roku w Gdańsku się pojawiła. Widziałem dwa filmy. Jezu, jak się ten film nazywał? Momencik, muszę sprawdzić. Rany boskie, przed chwilą miałem go jeszcze w głowie, a teraz mi wyleciał z głowy. Kurde, gdzie to jest? Moment, sorry, naprawdę. Błysk śmierci, o właśnie. Błysk śmierci. Ja to chyba już widziałem wcześniej, tak jak oglądałem ten film, tak zdałem sobie sprawę, że chyba go kiedyś miałem kilkanaście lat temu z wypożyczalni. No, to o tym nie będę się za bardzo rozgadywał, bo takim ważniejszym dla mnie serialem było Inglourious Basterds, czyli film w stylu, jak to się mówi, Macaroni Combat, film, którego tytuł wiadomo jest na pewno wielu z was znany, bo Tarantino go ukradł, że tak powiem, albo pożyczył. Pisałem już nawet recenzję tam wiele, wiele lat temu, na Opium kilkanaście lat temu. To możecie sobie znaleźć, zresztą wrzucałem na profil nasz facebookowy kilka dni temu. Przed filmem było wręczenie takiej nagrody Enzo Castellaremu, atramentowej macki, za całokształt twórczości. Film nadal się broni. Jest super, jest uroczy, jest kochany. Myślę, że świadomie momentami nieudolny, ale z fajną akcją, z naziolami ginącymi dziesiątkami czy też setkami, z fajnymi momentami, nieco naiwnymi efektami specjalnymi. Ogólnie jednak bardzo, bardzo fajny seans. Kot mi plas do kuwety. Przez moment może coś tu szuszczeć. Także wybaczcie, bo nie będę tutaj nic ciął. Co tam dalej? Aha, właśnie, a propos Inglourious Basterds. Mam tutaj lekki problem, gdyż właśnie przed filmem była ta nagroda wręczona, jak również był krótki wywiad, krótka rozmowa z reżyserem,
okazała się koniec końców nie taka krótka, gdyż zarówno rozmowa plus film trwały na tyle długo, że spowodowały, że nie zdążyłem na jedyny film konkursowy, czyli Diabolik, na który sobie trochę ostrzyłem zęby, ale jak wyszedłem z Sansu i Glorious, to się okazało, że do Diabolika, który miał miejsce w Multikinie, pozostało raptem kilka minut, no i po prostu nie zdążyłbym się przemieścić. Także no, to troszkę taka może nie wpadka, ale lekkie niedopatrzenie ze strony twórców. Być może można było to zrobić odwrotnie, najpierw film, a potem rozmowa, z której no, z ciężkim sercem, ale bym zrezygnował, żeby na tego diabolika nieszczęsnego zdążyć. Był też nowy film Argento. Rany boskie, znowu zapomniałem tytuł, przepraszam was bardzo. Chyba przez ciemne okulary, czarne okulary, o właśnie, czarne okulary. Argento, miłe, podobało mi się nawet. Chociaż no, nie da się ukryć, że Dario Dziadek już dawno stracił pazura i to już nie było to, co w latach 70. czy 80. No, szkoda przede wszystkim tego rozpasania wizualnego, z którego Dario Argento jest znany, zwłaszcza ze swoich tych klasycznych filmów. No, ten film wyglądał tak wizualnie, dosyć konwencjonalnie. Nic tam takiego bardzo, bardzo oryginalnego czy cieszącego oczy się nie działo, ale ogólnie miały czarne okulary, jakieś tam walory rozrywkowe, absurdalne, zabawne rozwiązania, kulejąca logika i tak dalej. No, wszystko było ok, także generalnie na filmie bawiłem się całkiem nieźle, choć no, nie da się ukryć, że to takie giallo klasy C, jeżeli założymy, że giallo samo w sobie to jest klasa B. No, okej. W cyklu found footage, jednym z filmów była też Godzina Wilka Ingmara Bergmana, czyli dosyć nietypowy, jak mogłoby się wydawać, seans. No i po obejrzeniu filmu też faktycznie, znaczy wiadomo, no, kurator miał swoje prawo, żeby ułożyć program po swojemu. Nie wiem, czy bym sam tam Godzinę Wilka umiejscowił. Powiem wam szczerze, maski opadają i tak dalej, ale dzisiaj już chyba jestem dawno, dawno po tym okresie, kiedy kino arthouse'owe z tej wyższej, czy tam najwyższej nawet półki w jakikolwiek sposób mnie interesowało. No, wynudziłem się setnie, no, nie ukrywam, no, możecie sobie myśleć o mnie co chcecie, ale ta Godzina Wilka mnie strasznie wymęczyła. No nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Nie wiem, jaki też był odbiór innych widzów. Ale tak jak mówię, no ja już w tej chwili w kinie szukam czegoś innego. Także no cóż, sam dobór właśnie do found footage też był taki autorski, no wiadomo, Jarka Tokarskiego, także tutaj nie będę się czepiał, aczkolwiek też troszkę taki dla mnie dyskusyjny, bo nie wiem, był na przykład Hell House LLC, który widziałem już wcześniej i uważam, że to jest straszne gówno tak naprawdę, a kilku naprawdę dobrych filmów można było spokojnie znaleźć, żeby w tym cyklu również umieścić. Ale okej. Co tam było jeszcze dalej? Wspomniałem właśnie o VHS Hell. Wiadomo, tam z racji tego, że mieszkam na drugim końcu Polski, nie miałem okazji nigdy na takich pokazach VHS Hell być. A z tego co wiem, są one tam na północy bardzo, bardzo popularne i mocno, mocno oblegane. Tutaj też była masa ludzi faktycznie, którzy z tego co słyszałem, sporo sobie obiecywali. Pokrótce, VHS Hell to filmy stare, VHS-owe, w tym przypadku z lektorem na żywo, z lektorem, który nawiasem mówiąc nie dostał listy dialogowej, więc musiał powiedzmy improwizować. Z tego co mi się wydawało, to była taka improwizacja
Taka troszkę, bo wydaje mi się, że pan, który czytał, pan lektor, którego nazwiska nie pamiętam, widział chyba już ten film wcześniej i tam pewne żarty sobie przygotował. Czego się spodziewałem? No, na pewno trochę śmiechu, ale też byłem trochę, może nie sceptycznie, ale tak ostrożnie nastawiony. Tutaj mała dygresja swego czasu na Nowych Horyzontach. Dawno, dawno temu, jeszcze w Cieszynie, był też cykl filmów niemych z muzyką graną na żywo. I jednym z tych filmów był chyba Furman Śmierci. Albo Kanarek, nie pamiętam, Wiktora Sjöströma. Któryś z tych klasyków Sjöströma. I jednym z muzyków, który właśnie do niego teoretycznie miał grać muzykę, był niejaki Jerzy Mazol, klarnecista, skądinąd dosyć utalentowany i o dużej muzycznej wyobraźni. Ale pan Mazol chyba stawił się na swoim posterunku nieco narąbany i tam na początku sobie coś tam pograł na tym swoim klarnecie, a potem urządził sobie właśnie podkładanie głosów plus komentarze na filmie, zresztą słabe, naprawdę mało śmieszne, niewybredne. Byłem wtedy mocno, mocno kurwiony, no co tu dużo gadać. Chciałem sobie zobaczyć klasykę, której wcześniej nie widziałem, a zostało to, że tak powiem, mocno zrujnowane. Potem tam zresztą wysmażyłem taki rant dosyć wulgarny na Hyde Parku, bo tam zawsze przed kinem, bodajże przed teatrem imienia Mickiewicza, gdzie były takie główne pokazy, była taka tablica, gdzie można było sobie na karteczce tam napisać jakieś tam opinie czy tam coś i przypiąć i właśnie coś takiego tam przygotowałem. No, byłem mocno, mocno zdenerwowany, ale no, teraz już mi przeszło, wiadomo. I tutaj też miałem trochę obawy, czy nie będzie tak. Znaczy, no wiadomo, to już zupełnie inny film. To była rzecz, z której spokojnie można się pośmiać. Ale też nie wiedziałem, jaki poziom tego humoru będzie, mimo że ja lubię niski poziom humoru i czasem nawet żenujący. Ogólnie było ok, było fajnie, było zabawnie, choć wydaje mi się, że pary panu lektorowi starczyło mniej więcej na godzinę, bo potem chyba trochę się zmęczył, ale całościowo fajny pomysł i generalnie gdyby to było gdzieś na przykład u nas w Katowicach czy na Śląsku, takie pokazy jakieś wyjazdowe VHS Hell, myślę, że bym się udał z przyjemnością. Co tam było jeszcze? W sekcji konkursowej był też na przykład Medgad, Fila Tippetta, specjalisty od bez sensu, specjalisty od efektów specjalnych, ale niech tak będzie, który pracował między innymi przy Żołnierzach Kosmosu, czy tam Parku Jurajskim. Medgad, pochwała za formę, zdecydowanie, zwłaszcza że rekwizyty i elementy scenografii reżyser chyba znalazł na jakimś śmietniku albo na złomowisku. Ale przez to robiło to odpowiednio sugestywne, brudne i obleśne takie wrażenie. To był film zrealizowany w animacji poklatkowej. Bracia Coen, tak się jako pierwsi przychodzili na myśl. Także gry Limbo, Inside, troszkę Hardwara Richarda Stanleya. I troszkę takiego klimatu z okładek płyt zespołu Wojwod. Taki zespół metalowy. Polecam, nawiasem mówiąc, zwłaszcza 7 pierwszych płyt. W każdym razie, gdyby chłopaki z Wojwoda chcieli na przykład zrobić jakiś film animowany, on prawdopodobnie wyglądałby mniej więcej w ten sposób. Także forma super. Natomiast fabuła, czy tam historia, no powiem tak. Moja dziewczyna śmieje się ze mnie, bo czasem jej mówię, że mam syndrom niespokojnych nóg. No, czyli jak siedzę, to po prostu chodzą i czuję takie nieprzyjemne mrowienie, można powiedzieć.
No i na tym filmie mnie chwycił ten syndrom niespokojnych nóg i to tak dość mocno. Jak się okazuje, no nie bez powodu, tak bym powiedział, bo pod koniec już się naprawdę wierciłem, czy naprawdę chciałem wstać i wyjść, bo forma fajna, ale i sama historia przynudzała. No, co tu dużo mówić. Film, z którym miałem największy problem na tym festiwalu, to jest Kat Michela Hazanavicius'a. To jest ten od artysty, tego Oscarowego artysty, znowu filmu, którego nie lubię. Jest to film w filmie o robieniu filmu, czyli taka, można powiedzieć, potrójna incepcja. Film masakrycznie śmieszny, fajnie zagrany, dobrze zrobiony. Powiedziałbym, że z miłością do tematu i z miłością ogólnie do kina, ale no, należy pamiętać, że to jest remake. Remake filmu Bad Day for the Cat japońskiego w reżyserii Shinji Endo, czy jakoś tak. Przepraszam, jeżeli przekręciłem w tej chwili nazwisko. Film ten widziałem 2 albo 3 lata temu. Strasznie mi się podobał, super był. I Cat to jest również bardzo fajny film, ale no należy pamiętać, że to jest remake i to bardzo, bardzo wierny. I przy całym tym szaleństwie, którym Cat się odznaczał, wydaje mi się, że tkwił w tym pewien element kalkulacji, takiego wykoncypowania. Oktopus sam w sobie reklamuje się jako najbardziej nieokiełznany festiwal filmowy. Cat nie był aż tak nieokiełznany jak właśnie oryginał Bad Day for the Cat. I trochę szkoda, że tego filmu tak, nawet dla porównania nie pokazali na festiwalu. Według mnie japońska wersja była jeszcze nawet dziksza niż film Hazanavicius'a. Ale to nie zmienia faktu, że bawiłem się naprawdę przednio. Co tam, 22 minuty. Na tym skończę to omawianie tych filmów. Było jeszcze kilka lepszych, jak na przykład Batman francuski, który w sposób mało wyrafinowany, ale autentycznie zabawny, pogrywający sobie z kinem superbohaterskim. Było też kilka filmów trochę gorszych, jak przeraźliwie pretensjonalny Please Baby Please, dla którego no, nie będę tutaj. Nie będę przesadzał, jeżeli powiem, że porównania z Rocky Horror Picture Show czy West Side Story to zwyczajnie po twarz. Przepraszam. No, ale koniec końców na festiwalu bawiłem się naprawdę przednio i chętnie zawitam do Gdańska za rok, bo impreza jest naprawdę no, jedyna w swoim rodzaju. Także jeżeli nie byliście, zapraszam Was również za rok, warto wpaść. I na razie tyle. Czy na kanale będzie się coś pojawiać jeszcze? No mam nadzieję, że tak. No, skoro już go założyłem, no to wypadałoby, żeby coś tu jeszcze od czasu do czasu wrzucić. Nie wiem, czy jakieś recenzje, jakieś. No, nieważne, no, nie będę tutaj się teraz rozgadywał, zastanawiam się nad tym i dam znać. Być może się nawet bardziej trochę przygotuję, bo teraz generalnie gadam wszystko z głowy. A takim, no, urodzonym mówcą, co tu dużo gadać, nie jestem. Okej, dobra, to na razie tyle. Jak Wam się podobało, no to kliknijcie tam lajka, czy tam subskrybujcie. Im więcej, tym fajniej. I na razie tyle. Cześć.